PiS zagrożony. Opublikowano zaskakujące wyniki sondażu dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wynika z niego, że Koalicja Europejska ma przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Jest jednak pewien warunek. Już w maju 2019 Polacy staną przed trudnym wyborem. Będą musieli wybrać, jaka partia zasiądzie w Parlamencie Europejskim. Na razie politycy mają czas, by zaprezentować swoje programy i propozycje. Tymczasem już wiadomo, jak prezentują się przypuszczalne wyniki głosowania. W specjalnym sondażu Polacy wybrali swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Wyniki są zaskakujące, zwłaszcza dla partii PiS. PiS przegrywa wybory. PiS z pewnością nie cieszy się z wyników opublikowanych przez Radio Z. Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych w dniach 18-19 lutego pokazuje zaskakujące wyniki. PiS przegrywa 4 punktami wyborczymi z Koalicją Europejską, która zdobyłaby 38,5% głosów. Aby uzyskać taki wynik, musi jednak zostać spełniony jeden warunek. Koalicja musiałaby wystąpić w składzie Platforma Obywatelska, Nowoczesna, SLD, PSL, Zieloni i Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej. Oznacza to, że do KE musiałoby przyłączyć się PSL i Nowoczesna. Jeśli tak by się stało, zwycięstwo wyborów byłoby pewne. Na razie jednak oba ugrupowania nie podjęły ostatecznej decyzji. PiS, czyli Zjednoczona Prawica, znalazł się na drugim miejscu. Osiągnął wynik 34,7% głosów wszystkich respondentów. Próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego przekroczyły jeszcze dwie partie, Wiosna Roberta Biedronia z wynikiem 8,9% i Kukiz 15, który uzyskał 6,6% głosów. Inni przegrani w wyborach bierze także udział jeszcze Koalicja Propolska, w której skład wchodzą ugrupowanie Janusza Korwin-Mikke, Leroy, Ruch Narodowy i Godek. Uzyskała 3,7% głosów respondentów i nie przekroczyła progu wyborczego. Partia Razem także dostała za małą ilość głów, 1,7%. Osób udzieliło odpowiedzi nie wiem, slash trudno powiedzieć. To właśnie o niezdecydowane osoby będzie trwała najbardziej zacięta walka wśród wszystkich partii biorących udział w wyborach. PiS z pewnością będzie chciał przekonać jak największą liczbę wyborców. Problem może mieć Koalicja Europejska, której sukces zależy od decyzji PSL i Nowoczesnej. Następny artykuł.